Cześć, z tej strony Adam Modelarz i dziś, po czterech latach wracam na kanał z recenzją modelu Wagen 2 wersji F od Italeri jest to model w skali 1.72 i jest to model głównie przeznaczony do wargamingu jednak niekoniecznie i zaczynając od pudełka na przedzie widzimy duży napis z nazwą modelu numer modelu skala Informacje, że są tutaj cztery komplety kalek do czterech różnych wersji modelu. Widzimy również znaczek tego, że jest to model przystosowany do Wargamingu oraz duże logo producenta, czyli Italeri. I widzimy również duże, dużą fotografię modelu po, po jego wykonaniu, i na nim znajduje się również figurka, co ciekawe. Prawdopodobnie jest ona również umieszczona w środku. Na tyle pudełka znajdziemy trzy przykładowe malowania. Dwa są to ze frontu, z frontu wschodniego, z Charkowa z 1943 roku. Pierwsze z nich jest szare w kolorze Panzer grau. Drugie natomiast jest to w kamuflażu zimowym. Pierwsze jest to, jest to malowanie z Tunezji. 1943 roku, czyli z frontu afrykańskiego. Pod spodem widzimy również 5 sugerowanych kolorów farb z palety Italeri Acrylic Paints. Po prawej stronie natomiast widzimy dużą notatkę od producenta, logo Italeri, sugerowany przedział wiekowy, czyli 14, plus oraz kod kreskowy. Na innych płaszczyznach pudełka możemy zauważyć przykładowe modele i w tym przypadku są to T3476 w wersji 42, Jagdpanzer 38T Hetzer oraz Panzer Camwagen 4. Po otwarciu pudełka wyciągamy z niego instrukcję obsługi oraz woreczek z elementami modelu. Najpierw zaczniemy omawiać instrukcję obsługi. Instrukcja składająca się z kilku stron. Na swojej okładce ma sześć w, informacje w sześciu językach na temat wykonywa wykonywanego modelu. W tym przypadku jest to Panzer 2 wersji F. I są tutaj również opisy dotyczące bezpieczeństwa. Na kolejnych stronach znajdziemy rysunek wyprasek. Z elementami, które wszystkie te elementy są podpisane y, odpowiednimi numerkami. Widzimy również y, przykład, jak wyglądają gąsienice. I są one w tym przypadku gumowymi gąsienicami. I są tutaj również podane cztery przykładowe farby. Pierwsza jest to y, czarna matowa. Druga to gunmetal metaliczny. Rdzawy oraz. Y, Kolorze skóry, który będzie służył do pomalowania części figurki, na kolejnych stronach możemy zobaczyć dokładny, yy, dokładną instrukcję sklejania modelu. I można tutaj wyszczególnić 5 yy, kroków, więc jest to dość łatwy model, prosty i szybki, prawdopodobnie w wykonaniu. Widzimy również, jak posklać figurkę, która w tym przypadku składa się z trzech części. Na kolejnych stronach możemy zobaczyć cztery obrazki pokazujące przykładowe malowania. Trzy z nich już znajdują się na pudełku, i tutaj w tym przypadku zostało dodane jeszcze jedno malowanie z Tunezji, które prawdopodobnie różni się tak: różni się jedynie jednostką. Na ostatniej stronie instrukcji znajdziemy formularz w przypadku reklamacji. Teraz przechodzimy do omówienia samych elementów modelu. W środku znajdziemy dwie wypraski z elementami i w tym środku plastik jest w kolorze piaskowym. Znajdziemy również y, gumowe gąsienice oraz zestaw kalkomanii. A teraz przejdę do omawiania wszystkich części modelu. Najpierw mamy wypraskę, na którą składają się elementy, może to przysunę, elementy zawieszenia. Są to koła. Prawdopodobnie tak jest tutaj włas, kadłub oraz elementy wieżyczki i kadłuba. No, można powiedzieć, że tutaj wszystkie elementy są bardzo dobrze odlane, nie ma żadnych przesunięć ani dziwnych wyprysków. Więc tutaj akurat nie mogę powiedzieć, że model jest w złym stanie. Następnie druga, druga wypraska, na którą składają się elementy wanny modelu, elementy, które przychodzą na kadłub elementy wieży oraz figurka, która składa się z trzech części. Następnie zostały nam jeszcze dwie gąsienice. No tu nie ma co mówić, bo to są po prostu gumowe gąsienice. No nie są one jakiejś super jakości. Wiadomo, bo to tak wygląda sprawa gumowej gąsienic. Jednak są one oczywiście łatwiejsze niż drobno ogniwkowe. I następnie na koniec mamy mały arkusz Kalkomanii. I tak jak było na pudełku, ma, na pudełku, mamy tutaj cztery różne wersje. Są tutaj wersje z Afryki Północnej oraz z frontu wschodniego z Charkowa. Przyszedł i czas na podsumowanie. I w słowach podsumowania należy stwierdzić, że jest to model, od którego nie można dużo wymagać, gdyż jest on przewidziany do gier bitewnych, jednak y, jego detale są na naprawdę dobrym poziomie plus składa się również z figurki dowódcy czołgu, co nie, nie, nie jest w każdym modelu na rynku i model jest raczej prosty w wykonaniu nie, nie zawiera jakichś błędów w wykonaniu wypraski przez co myślę, że model wyjdzie naprawdę fajny i na wielki plus trzeba tutaj przyznać, że znajdują się cztery zestawy kalkomanii do czterech różnych wersji czołgu co naprawdę stwarza duże możliwości no jedynym minusem są tutaj te gumowe gąsienice, jednak czego się spodziewać po prostym i tanim modelu z firmy jaką jest Italeri która nie jest jakimś yy, potężnym jeśli chodzi o jakość producentem, jednak jakościowo do ceny naprawdę jest to fajny model więc bardzo go polecam i na dzisiaj to tyle. Zapraszam do oglądania innych moich filmików.